Rozdział pierwszy, półtora roku wcześniej. Kira, z przyjemnej i błogiej drzemki wyrwał mnie głos mojego chłopaka, Pawła. hm Przewróciłam się na drugi bok i leniwie otworzyłam jedno oko, by spojrzeć na jego twarz. Jutro nasz wielki dzień, powiedział podekscytowany i pogładził mnie opuszkami palców po policzku. Uśmiechnęłam się delikatnie i zaczęłam się przeciągać, a przy tym cicho mruczeć. Jutrzejszy dzień jest dla mnie, dla nas ważny, jeśli nie najważniejszy. Właśnie jutro mamy odebrać dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Malarstwa. Od pięciu lat studiuję na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Teraz mam wejść w dorosłe życie i zacząć zarabiać na swoje utrzymanie. Generalnie robiłam to odkąd pamiętam, ale oficjalnie jutro będę trzymać w ręku cieplutki jeszcze dyplom. Od prawie pięciu lat wynajmuję z Pawłem i przyjaciółką Ulą trzypokojowe mieszkanie na Starej Pradze. Cała nasza trójka poznała się na uczelni i od razu pomiędzy nami zaiskrzyło. Wszyscy jesteśmy namiętnie zakochani w malarstwie i podobni do siebie jak trzy krople wody. Zawsze mieliśmy fioła na punkcie sztuki i tak już zostało. Nasze pasje nas połączyły. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, i w nagrodę za nasz wspólny sukces, postanowiliśmy zaraz po zakończeniu roku akademickiego wyjechać na dwa tygodnie do Paryża. Do miasta tętniącego energią, życiem i całą masą artystów. Zbieraliśmy na ten wyjazd przez całe pięć lat. Z rodzinnego domu wyprowadziłam się już na pierwszym roku studiów, kiedy poznałam moich kochanych wariatów. Przez całe życie mieszkałam z mamą w małym dwupokojowym mieszkaniu na Żoliborzu, tylko z mamą, no cóż, ojca nie znałam. Mama nie bardzo chciała o nim mówić, bo jak stwierdziła, nie było o kim. Tatę poznała na studiach i wybuchła między nimi wielka miłość. Tak myślała mama do momentu, kiedy nie zaszła ze mną w ciążę. Tatuś szybko się ulotnił i nie poczuwał się do ojcostwa, bo jak twierdził, był za młody na rodzinę i zbyt ambitny, by zawalić studia. Teresa, bo tak ma na imię moja mama, została ze wszystkim sama. Nie miała rodziców, wychowywała się w domu dziecka, ale postanowiła donosić ciążę. Oczywiście musiała zrezygnować ze szkoły i podjąć pracę, by się utrzymać. Kiedy miałam 10 lat, poznała Darka, z którym jest do dzisiaj. Facet jest spokojny, naprawdę kocha moją mamę, a także mnie. Sam nie mógł mieć dzieci, a mnie od początku traktował jak swoją córkę. Mówiłam do niego tato. Kiedy zaczęłam studia, chciałam się usamodzielnić. Już na pierwszym roku znalazłam dorywczą pracę po zajęciach na uczelni. Sprzątałam u bogaczy, bądź pilnowałam im dzieci. Czasem wykonywałam też jakieś rysunki za kasę dla innych studentów, a bywało, że szłam na zmywak do zaprzyjaźnionej knajpki blisko uczelni. Tak zarabiałam na swoje utrzymanie. Paweł z Ulką mieli trochę lżejsze życie, bo pochodzili z bogatych rodzin, gdzie forsy było pod dostatkiem. Paweł czasem mi pomagał, ale ja nie chciałam czuć się od nikogo zależna. Życie nauczyło mnie jednej rzeczy – jeśli chcesz coś osiągnąć, to musisz o to walczyć. Jeśli chcesz coś mieć, musisz dojść do tego sama. Tego się trzymałam i zawsze postępowałam według własnych zasad, które jak dotąd mnie nie zawiodły. Nie mogę się doczekać wyjazdu do Paryża wyszeptał do mnie Paweł, na co się tylko uśmiechnęłam. To już za trzy dni powiedziałam szeptem. Co będziemy robić w Paryżu? Zapytałam po chwili. Paweł zamyślił się i zatrzymał wzrok na kolorowej tapecie. Paweł był przystojnym blondynem o niebieskich oczach i śniadej cerze równa, perliście, białe zęby, powalający uśmiech i pewność siebie. Tak, pewnością siebie i mocnym charakterem zawsze nadrabiał. Z tym mocnym charakterem to chyba trochę przesadziłam, ale na początku tak mi się wydawało. Miał powodzenie u dziewcząt na roku, ale nie wiedzieć, czemu zainteresował się właśnie mną. Niskim, drobnym rudzielcem o zielonych oczach i głowie pełnej pomysłów. Od zawsze miałam swój świat związany właśnie ze sztuką. Paweł był dla mnie dobry i opiekuńczy, ale nie było pomiędzy nami jakiegoś wielkiego bum. Było nam ze sobą dobrze i tak naprawdę nigdy się nie kłóciliśmy. Mieszkaliśmy razem prawie pięć lat. A nie pamiętam, by choć raz wybuchła pomiędzy nami jakaś awantura. Pomimo łagodnej natury, czasem brakowało mi w związku takiego pazura, i nie ukrywam, że sama szukałam zaczepki do kłótni. Brakowało mi tego czegoś w naszym związku. Wiecie o co mi chodzi? Coś takiego, co powoduje, że związek nie wpada w rutynę. Jakaś mała kłótnia, nuta zazdrości, a potem wielkie godzenie. Dzikie. Co mogłoby podsycić namiętność? Nie miałam tego, bo Paweł był kompletnie inny niż wszyscy. On po prostu nie lubił się kłócić. Był zbyt idealny i momentami zbyt nudny. Miałam nadzieję, że wyjazd do Paryża coś między nami zmieni, coś ulepszy, naprawi. Co będziemy robić? Zamruczał tuż przy moim uchu, co spowodowało przyjemne dreszcze na całym ciele. Będziemy zwiedzać, pić dużo wina, jeść ser, kochać się na łonie natury. Będziemy. Na jego słowa zaczęłam się głośno śmiać. Tylko jedno ci w głowie. Klepnęłam go w ramię, a następnie prędko wyskoczyłam z łóżka, by mnie nie dopadł. Wybiegłam do przedpokoju, gdzie od razu wpadłam na ulkę, która wróciła z ostatnich zakupów przed wyjazdem. A tobie co? Zawołała przestraszona chwytając się za serce. Ulka od zawsze była płochliwa i wszystkiego się bała, ale za to miała wielkie serce i kochała ją na maksa. Piękna, wysoka brunetka z burzą loków na głowie i superfigurą. Od zawsze zazdrościła mi urody i często ją malowałam. Była dla mnie jak muza i natchnienie. Lubiła jej kształty i naturalne piękno. Potrąciłam ją w drzwiach i z szerokim uśmiechem wbiegłam do kuchni, chcąc zamknąć przed Pawłem drzwi. Ten wyskoczył z pokoju i, również potrącając Ule wbiegł za mną do pomieszczenia. Przyszpilił mnie do ściany i zaczął całować. Śmiałam się w głos, lecz on nic sobie z tego nie robił. – Zachowujecie się jak ludzie pierwotni, którzy walczyli o ogień – powiedziała zła przyjaciółka, po czym zaczęła zbierać zakupy z podłogi. Odepchnęłam od siebie Pawła i pomogłam jej. Chłopak usiadł przy stole i głośno krzyczał, że jest głodny. Wieczorem spakowałam do końca walizki i przygotowałam ubranie na wielką uroczystość na uczelni. Byłam podekscytowana, a zarazem się bałam. Niby wiedziałam, co chcę robić w życiu, ale nie byłam do końca pewna, czy uda mi się z tego wyrzeć. Marzyłam o własnej galerii sztuki, sławie i rozgłosie. Pragnęłam osiągnąć sukces i zostać zauważoną. Z głową pełną marzeń położyłam się do łóżka. Paweł z Ulką poszli na pizzę i ciągnęli mnie ze sobą, ale nie miałam ochoty, więc zostałam w domu. Przyłożyłam głowę do poduszki z nadzieją, że kolejny dzień przyniesie mi wielkie zmiany. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że tak się stanie. Następnego dnia wyszykowana i gotowa na wkroczenie w dorosłe życie, spakowałam do torby togę i czapkę na wielką uroczystość. Po czym postanowiłam obudzić Pawła. Wczoraj z ulą wrócili do domu bardzo późno i miałam wrażenie, że oboje byli nieźle wstawieni. Podeszłam pod Pawła drzwi i złapałam za klamkę, ale były zamknięte od środka. Zmarszczyłam brwi, bo nigdy się przede mną nie zamykał. Paweł, wstawaj! Powiedziałam głośniejszym tonem, naciskając dłonią na klamkę. Usłyszawszy jego głos, a raczej głośne przekleństwo, ja pierdolę! wysyczał. Nagle rozległ się huk, jakby ktoś spadł z łóżka. Zaniepokoiłam się i zaczęłam szarpać za klamkę. Paweł, co jest? Dlaczego się zamykasz? Wstawaj, spóźnimy się na uczelnię. Barknęłam zła. Po chwili usłyszałam szczęk zamka, a w progu stanął zaspany, nagi Paweł z przepasanym na biodrach prześcieradłem. Rudzia, daj mi chwilę albo jedź sama, ja dojadę za chwilę. Wyglądał okropnie i trzymał się za głowę. Chyba nieźle wczoraj zabalowali z ulką. No właśnie, ulka, musiałeś się tak skuć, nie mogłeś poczekać jednego dnia? Normalnie jak z dzieckiem. Powiedziałam podniesionym tonem. Poczem odwróciłam się na pięcie i poszłam do pokoju uli. Czułam, że i ona śpi w najlepsze, zupełnie nieświadoma, która jest godzina. Ulka! krzyknęłam, wchodząc do jej pokoju. Zdziwiłam się, bo jej łóżko było starannie zasłane, a po niej nie było śladu. Paweł zamknął drzwi od swojego pokoju i stanął w progu pokoju uli. Pewnie już pojechała, znasz ją, zaczął. Spojrzałam na niego wymownie, ale nie skomentowałam jego słów. Nie miałam na to czasu, nie chciałam się spóźnić w tak ważnym dla mnie dniu, jednak zachowanie mojej przyjaciółki było co najmniej dziwne. Nigdy nie wyszła z domu bez mnie, zawsze to ona mnie budziła i poganiała, a dziś to do niej niepodobne. Wyszłam do przedpokoju, zabrałam z wieszaka torbę, a na stopy założyłam czarne szpilki z czerwoną podeszwą. Włożyłam czarną marynarkę i przeczesałam dłońmi gęste włosy, a następnie spojrzałam na wpół przytomnego Pawła. Nie spóźnij się chociaż raz. Po tych słowach wyszłam z mieszkania. Na uczelnię dojechałam przed czasem, i miałam nadzieję, że Paweł po chwili do mnie dołączy. Poszłam do szatni i włożyłam togę. Postanowiłam poszukać uli. Nigdzie jej nie widziałam, ale miałam nadzieję, że podczas uroczystości się znajdzie. Wyjęłam z torebki telefon i zadzwoniłam do mamy, zapytać, czy już dojechała z Darkiem. Mama za nic w świecie nie chciała opuścić wręczenia dyplomów. Była ze mnie dumna i cieszyła się z mojego sukcesu. Mamo, jesteście już? zapytałam, ustawiając się w auli za wielką kotarą, oddzielającą scenę od miejsc dla zaproszonych gości. Kochanie, jesteśmy i siedzimy w pierwszym rzędzie. Dokoła panował harmiter, a każdy student bardzo przeżywał ten wyjątkowy dzień. Wreszcie rozpoczął się apel i wręczenie dyplomów, a ja w dalszym ciągu nigdzie nie widziałam Pawła z ulką. Byłam zła, bo nie tak to wszystko miało wyglądać. Mieliśmy tu stać całą trójką i wspierać się nawzajem, a tymczasem byłam sama, samiusieńka. Kiedy wyczytano moje nazwisko, weszłam na scenę z wysoko podniesioną głową. Odebrałam dyplom z wyróżnieniem i spojrzałam w stronę mojej mamy. W jej oczach dostrzegłam łzy. Uśmiechnęłam się do niej szeroko, po czym wróciłam na swoje miejsce. Darek robił mi zdjęcia, więc starałam się uśmiechać, lecz cały czas szukałam przyjaciół. Nie było ich, nie zjawili się na rozdaniu dyplomów, a ja zachodziłam w głowę: dlaczego? Ten dzień był dla nich równie ważny jak dla mnie, więc dlaczego? Było mi smutno i jednocześnie byłam zła, lecz po chwili ogarnęła mnie jakaś dziwna obojętność. Musieli mieć chyba jakieś powody, że nie zjawili się na zakończeniu studiów, ale już nie bardzo mnie to obchodziło. Jestem z ciebie dumna, córeczko, wyszeptała mama, mocno mnie do siebie przytulając. Była poruszona, a jej oczy zaszły łzami. Cieszyła się i całowała mnie, jak malutką dziewczynkę. A Darek tylko pstrykał nam zdjęcia. Mamo, już dobrze, przestań! Próbowałam nieco uspokoić rodzicielkę, ale była zbyt poruszona. W końcu się opanowała i otarła dłońmi zapłakane oczy. Rozejrzała się dookoła i zapytała: A gdzie ulaj, Paweł? Nie widziałam ich, nie odebrali dyplomów, czy ja może coś przeoczyłam? Wzruszyłam ramionami i zdjęłam z głowy biret. A następnie zaczęłam rozpinać togę, by móc ją oddać na uczelni. Kira złapała mnie za dłonie. Nie wiem, gdzie są. Zareagowałam zbyt gwałtownie, lecz po chwili przeprosiłam za swój wybuch. Westchnęłam głośno i powiedziałam: Ulki rano nie było w pokoju, a Paweł za dużo wczoraj wypił. Miał do mnie dojechać, ale chyba olał to wszystko. Mama spojrzała na mnie zdziwiona, po czym stwierdziła, że to do niego niepodobne i lepiej, żebym do niego zadzwoniła. Niechętnie wyjęłam telefon z torebki i wybrałam numer Pawła. Jeden sygnał, drugi, kolejny i nic. Nie odpowiada, stwierdziłam. Wybrałam numer ulki, ale jej telefon także milczał. Po chwili przyszedł do mnie SMS od Pawła z przeprosinami, że nie mógł dojechać i wyjaśni mi wszystko, kiedy wrócę. Zła wrzuciłam komórkę do torebki i pociągnęłam mamę do wyjścia. To był mój wielki dzień i nie chciałam go sobie psuć przez Pawła i ulkę. Mama z Darkiem zabrali mnie do restauracji i zamówili najdroższy obiad i równie drogą butelkę najlepszego szampana. Wznieśliśmy toast i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Na twarzy mamy nagle dostrzegłam jakby smutek i roztargnienie. Mamo, czy wszystko w porządku? Posmutniałaś tak nagle. Ujęłam jej dłoń w swoją i pogładziłam delikatnie, a następnie spojrzałam na Darka, który również wyglądał niezbyt dobrze. Co jest? Kira? Zaczęła mama. Westchnęła głośno i pochyliła na moment głowę. Patrzyłam na nią z uwagą i jednocześnie przerażeniem. Bałam się i czułam, że zaraz powie coś, co zmieni wszystko. Muszę ci coś powiedzieć. To mów kobieto, parknęłam. To nie będzie mamo, chodzi o twojego ojca, Kiro. Na mojej twarzy pojawił się szok. Słucham. Twojego biologicznego ojca. Jakiś czas temu skontaktował się ze mną, chciał cię poznać, ale ja odmówiłam. I dobrze zrobiłaś, bo nie chcę gnoja znać. Moje słowa wywołały w jej oczach łzy. Czego zupełnie nie rozumiałam. Posłuchaj mnie i nie przerywaj, proszę. Wyczuwałam nadchodzące kłopoty. Chciał cię poznać i spróbować naprawić relacje między wami. Prychnęłam na jej słowa, na co zgromił mnie surowy wzrok Darka. Odmówiłam. Nie chciałam tego słuchać, co miał mi do powiedzenia, a teraz tego żałuję. Żałuję, Kiro, bo już więcej nie będziesz miała okazji, by go poznać. On nie żyje. Umarł na raka mózgu dwa tygodnie temu. To było dziwne, ale poczułam w sercu lekkie ukłucie. Nie wiedziałam, co myśleć, co czuć, jak się zachować. Kilka dni temu skontaktował się ze mną jego prawnik i powiedział, że Tomasz przepisał na ciebie cały swój majątek oraz firmę. Co? Zaczęłam się śmiać. Czułam się jak w jakiejś cholernej, ukrytej kamerze. Momentalnie wstałam z miejsca i dłonią trąciłam kieliszek z szampanem, który rozlał się po całym stole. Kira, posłuchaj mnie. Mama pociągnęła mnie za rękę, bym usiadła. Zrobiłam to, o co mnie poprosiła, ale byłam jakby nieobecna. Dlaczego? Zapytałam. Dlaczego przypomniał sobie o mnie dopiero teraz? Nie miał nikogo. Po naszym rozstaniu zajął się karierą i rozkręcaniem firmy. Nie miał więcej dzieci, a kobieta, którą poślubił, rozwiodła się z nim. Był sam. Co to za firma? To firma Abram Turst. Zaczęłam się śmiać. Śmiałam się na całą restaurację, zwracając na siebie uwagę innych klientów. Chcesz mi powiedzieć, że Tomasz Abramowicz był moim ojcem i zostawił mi największą firmę marketingową w Polsce? Zapytałam z wyraźną nutą złości w głosie. Ten Abramowicz, ten sam, o którym myślę? Tak, Kira, to był twój ojciec, wyszeptała. Darek trzymał ją za dłoń i próbował uspokoić, ale nie dał rady. Mama trzęsła się z nerwów, a ja. To wszystko nie mieściło mi się w głowie. To wszystko było niedorzeczne i wręcz abstrakcyjne. To był jakiś pieprzony sen, z którego chciałam się w końcu obudzić. Po co mi to mówisz? Zapytałam nagle, lecz mama nie bardzo mnie chyba zrozumiała. Słucham? Po co mi to mówisz? Odziedziczyłaś po nim wszystko, Kiro. Wszystko: Firmy, majątek, apartament na Wilanowie. Prawnik prosił o kontakt do ciebie, żeby jeszcze w tym tygodniu załatwić wszystkie sprawy spadkowe. Żartujesz? Krzyknęłam wściekła. Ja nie chcę żadnego pieprzonego majątku. Nic od niego nie chcę, rozumiesz to? Kira odezwał się Darek, ale od razu go uciszyłam. Wstałam z krzesła i w pośpiechu wyszłam z restauracji. Usiadłam na pobliskiej ławce i schowałam twarz w dłoniach. To była bomba, której się zupełnie nie spodziewałam. Tak bardzo rozbolała mnie głowa, że zrobiło mi się niedobrze. Nagle na ramieniu poczułam delikatny dotyk. To była mama. Usiadła obok mnie na ławce i przytuliła mnie mocno do siebie. Zaczęłam płakać. Wiem, jak się teraz czujesz, ale, mamo, ja tego nie chcę. wyszeptałam przez łzy. Chodź, pojedziemy do domu i na spokojnie porozmawiamy. Zaproponowała. Nie miałam siły na nic, dosłownie na nic. Jej pomysł wydawał się słuszny, tym bardziej, że nie miałam ochoty wracać zbyt szybko do mieszkania. Nie chciałam widzieć Pawła ani Uli. Potrzebowałam pomyśleć, odpocząć, zastanowić się. Rozdział drugi. Siedziałam z Darkiem w pokoju, a mama w kuchni przygotowywała dla nas herbatę. Nadal nie mogłam w to wszystko uwierzyć. W dalszym ciągu myślałam, że to tylko mi się śni. Darek przyglądał mi się uważnie, lecz nie odezwał się ani słowem, za co byłam mu wdzięczna. W głowie miałam kompletny mętlik, a ból w skroniach rozsadzał mi czaszkę. Po kilku minutach do pokoju weszła mama z przygotowaną wcześniej herbatą. Postawiła tacę na stole i wyszła na moment z pomieszczenia. Kiedy wróciła w dłoni, trzymała grubą białą teczkę. Widząc jakieś dokumenty w jej dłoniach, przełknęłam głośno ślinę. Położyła papiery przede mną i usiadła obok. Z torebki rozbrzmiał sygnał mojej komórki. Po melodii, jaką z siebie wydawała, poznałam, że dzwoni Paweł. Nie odebrałam. Nie miałam ochoty z nim teraz rozmawiać. To wstępne dokumenty dla ciebie, żebyś się mogła z nimi zapoznać, powiedziała mama. Kątem oka spojrzałam na Darka i widziałam, że jest zdenerwowany równie mocno jak ja. Delikatnie odsunęłam dłonią od siebie teczkę i wyszeptałam. Nie przyjmę nic od tego człowieka. Mama głośno westchnęła i pokręciła z rezygnacją głową. Przez chwilę milczała, bacznie się mi przyglądając. Kira zaczęła. Gdzie był przez dwadzieścia trzy lata mojego życia? Gdzie był, kiedy stawiałam pierwsze kroki, a ty nie miałaś pieniędzy i znikąd pomocy? Gdzie on był, mamo? Gdzie był, kiedy występowałam w szkolnych przedstawieniach? Wiesz, kto chodził na każde moje przedstawienie na Dzień Ojca? Zapytałam, po czym wstałam z kanapy i podeszłam do Darka. Usiadłam na oparciu fotela i złapałam go za dłoń. Widziałam, że moje słowa i zachowanie go wzruszyły. W jego oczach pojawiły się łzy. Dłonią wskazałam na niego i wyszeptałam z gulą w gardle. On był mamo. On. To Darek zastąpił mi ojca, a tobie męża. To on o nas dbał i nam pomagał. On nauczył mnie jeździć rowerem, a potem autem. To dzięki Tobie i Niemu osiągnęłam to, co mam. Mama pochyliła głowę i głośno westchnęła. Kira. Męczyła mnie ta rozmowa i jej ciągłe zacinanie się. Wiem, że było jej trudno, ale mnie także. To w dużej mierze była też moja wina, wyszeptała. Darek ścisnął moją rękę, kiedy próbowałam wstać. Pogładził ją dłonią. Spojrzał na mnie i skinął głową, dając mi znak, żebym się uspokoiła. Od jakiegoś roku Tomasz kilkukrotnie próbował się ze mną skontaktować. Chciał Cię poznać, porozmawiać, poprosić, byś mu wybaczyła. Już wtedy wiedział, że jest chory, lecz nie powiedział mi o tym. Nie zgodziłam się na Wasze spotkanie. Zabroniłam mu się z Tobą kontaktować. Teraz tego żałuję. Żałuję tego każdego dnia, że mu na to nie pozwoliłam. Kierowała mną złość za to, jak mnie kiedyś potraktował. To jednak mnie nie usprawiedliwia, bo powinnam ci była o tym powiedzieć. Patrzyłam na matkę i nie wiedziałam, co o tym wszystkim sądzić. Byłam. Zagubiona i cholernie zdołowana. Z jednej strony, ten człowiek był nikim w moim życiu, białą, pustą kartką, z drugiej jednak był moim ojcem, i być może zbyt późno dotarł do niego fakt, że ma córkę. Nie poznałam go osobiście, ale dużo o nim słyszałam. Był osobą publiczną, uważaną za wspaniałego przedsiębiorcę i szczodrego człowieka, który pomagał potrzebującym. Wspierał fundacje, hospicja, pomagał szkołom i innym placówkom, które potrzebowały pomocy finansowej. Zamyśliłam się i kompletnie odleciałam myślami do mojego pięknego świata, w którym byłam tylko ja i sztuka. Jej piękno zawarte w najmniejszym szczególe, jej dobroć i czystość. Nie chciałam znać przyziemnych spraw, bo miałam duszę artysty. Z rozmyślań wyrwał mnie cichy głos mamy. Kira, to twoja szansa. Chciałaś zaistnieć. Pragnęłaś być sławna i rozchwytywana. Na jej słowa się cicho zaśmiałam. Spojrzałam na jej smutną twarz, po czym podeszłam do niej i ukucnęłam, ujmując w dłonie jej spracowane ręce. Owszem, mamo, chciałam tego, ale w sztuce, w malarstwie. Chciałam coś osiągnąć, ale w kierunku, który mnie fascynuje i sprawia radość. Jestem artystką, mamo, nie przedsiębiorcą czy maklerem. Nie znam się na tych wszystkich tabelkach, wyliczeniach, statystykach. Skończyłaś studia z wyróżnieniem, na pewno dasz sobie radę, powiedziała ożywionym tonem. Skończyłam malarstwo, mamo, krzyknęłam zła. Podniosłam się z podłogi i podeszłam do okna. Przeczesałam dłonią swe długie, rude włosy i głośno westchnęłam. Po chwili podszedł do mnie Darek i mnie przytulił. Pogładził mnie po włosach, ucałował w czoło i wyszeptał. Twój ojciec zbyt długo zwlekał z chęcią poznania cię, ale się odezwał. Nie usprawiedliwiam go, ale mama ma rację. Powinnaś spróbować. To wszystko było niedorzeczne i głupie. Nie dam rady, to nie moja bajka, nie mój świat. Darek uniósł w palcach mój podbródek, zmuszając, bym na niego spojrzała. Uśmiechnął się lekko, ucałował czubek mojego nosa i powiedział: Ty teraz będziesz tam szefową. To ogromna firma, która ma wielu pracowników. To są specjaliści i ludzie odpowiednio wykształceni i przygotowani do zadań, które w tej firmie wykonują. Ty masz tylko stać na podium i trzymać tę firmę w ryzach. Jesteś młoda, ambitna i cholernie uparta, a także mądra. Poradzisz sobie ze wszystkim. Jestem tego pewny. Po tych słowach ucałował mnie w czoło i mocno mnie do siebie przytulił. Wtuliłam się w jego ramiona i zamknęłam oczy. Darek był mądrym i spokojnym człowiekiem. Przede wszystkim był opanowany. Z ogromnymi pokładami spokoju ducha. Wierzył we mnie i zawsze mnie wspierał, jak nikt na świecie. Zastąpił mi ojca. Kochałam go całym sercem i byłam wdzięczna za każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę, kiedy był blisko mnie. Wyswobodziłam się z jego uścisku i podeszłam do mamy. Spojrzałam na jej smutną twarz i wyszeptałam: Muszę to wszystko na spokojnie przemyśleć. Pochyliłam się w stronę szklanego stolika i złapałam w dłoń białą teczkę z dokumentami. W domu przejrzę te papiery i zdecyduję. Na mamy ustach pojawił się minimalny uśmiech, a w oczach dostrzegłam błysk nadziei. W taczce jest numer telefonu do prawnika. Masz niewiele czasu, firma potrzebuje nowego właściciela, Kiro. Nie lubiłam, kiedy ktoś wywierał na mnie presję. O ile to było fajne w rywalizacji z innymi, to w tym momencie nie podobało mi się to. Spakowałam teczkę do torebki i ruszyłam w stronę drzwi. W przedpokoju założyłam swoje szpilki, a z wieszaka zdjęłam marynarkę, którą przewiesiłam sobie przez ramię. Wiosna tego roku była naprawdę ciepła, a lato zapowiadało się gorące i piękne. Pożegnałam się z rodzicami i już miałam wychodzić, kiedy Darek zaproponował mi podwózkę do mieszkania. Może zawiozę cię do domu, żebyś nie musiała się tłuc autobusem przez całe miasto. Nie dziękuję, nie wracam od razu do domu. Odpowiedziałam zgodnie z prawdą. Potrzebowałam spaceru i chwili spokoju. Musiałam pomyśleć, zastanowić się, zdecydować. Szłam ulicą wolnym krokiem, mijając zaganianych ludzi. Ja tego dnia nigdzie się nie spieszyłam, nie biegłam jak zwykle. Zmierzałam w stronę parku Romualda Trauguta, by tam spokoju pomyśleć, oderwać się choć na moment od rzeczywistości i móc zatracić się w swoim świecie. Tego dnia w parku było mnóstwo ludzi i dzieci bawiących się na pobliskim placu zabaw. Potrzebowałam chwili ciszy i samotności, więc weszłam w głąb i usiadłam na trawie pod dużym drzewem. Zdjęłam buty i zamknęłam oczy. Czułam na twarzy lekki powiew wiatru i zapach zbliżającego się lata. Momentalnie pomyślałam o Francji, do której mieliśmy lecieć z Pabłem i Ulką. Na wspomnienie przyjaciół na mojej twarzy pojawił się grymas niezadowolenia. Znowu zaczęłam się zastanawiać, co ich zatrzymało i co było takie pilne, że Paweł czekał na mnie w domu. Ten dzień był dla mnie naprawdę męczący i dziwny. Z jednej strony osiągnęłam sukces, bo skończyłam swoje wymarzone studia i otworzyła się przede mną droga do kariery w świecie sztuki, a z drugiej strony otrzymałam ogromny spadek po ojcu którego nawet nie znałam. Oparłam głowę o drzewo i zaczęłam analizować wszystko od początku. Zastanawiałam się, co powinnam zrobić, jaką podjąć decyzję. Z torebki wyjęłam białą teczkę i zajrzałam do środka. Przeglądając papier od prawnika, dostrzegłam niebieską kopertę z moim imieniem. Otworzyłam ją w pośpiechu, a kiedy zrozumiałam, że to list od niego, szybko go schowałam z powrotem do koperty. Zakuło mnie w sercu i poczułam dziwny ścisk w żołądku. Ręce mi drżały ze strachu i niewiedzy. Co było w tym liście? Po co go napisał? Czego ode mnie chciał? Te pytania zawładnęły moim umysłem, doprowadzając mnie do szału. Drżącą dłonią ponownie złapałam za list i wyjęłam go z koperty. Droga Kiro, na wstępie chciałem Ci powiedzieć, że jest mi przykro. Wiem, że masz do mnie żal, że nie było mnie w Twoim życiu. Nie uczestniczyłem w Twoim wychowaniu, że zostawiłem mamę. Byłem głupcem i choć czasu nie cofnę, to mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że wybaczysz mi moje błędy. Przez ostatni rok wiele razy próbowałem się z Tobą skontaktować, ale Twoja mama się na to nie zgodziła. Rozumiem ją oczywiście. Sam pewnie bym tak postąpił na jej miejscu. Nie jestem dobry w wyrażaniu swych uczuć. I nigdy nie byłem, choć kochałem twoją mamę. Mimo wszystko, ją kochałem. Zbyt późno uświadomiłem sobie swój błąd i przestałem walczyć. Osiągnąłem sukces i zdobyłem wszystko, czego pragnąłem, lecz nie mam jednego. Nie mam rodziny, do której wracałbym każdego dnia. Nie mam wspomnień, które przypominałyby mi dawne szczęśliwe czasy. Nie mam ciebie, kochana córeczko. Wiem, że nie mam prawa Cię tak nazywać, i pewnie teraz, kiedy to czytasz, czujesz do mnie złość, ale nie zmieni to faktu, że jesteś moją córką. Jeśli czytasz ten list, to oznacza, że przegrałem. Przegrałem z chorobą i nie zdążyłem Ci tego powiedzieć wprost. Kocham cię, Kiro. I choć wiem, że moje słowa nic dla Ciebie nie znaczą, to kocham cię całym sercem. Na swój chory sposób, jednak kocham. Nie będę owijał w bawełnę. Powiem wprost. Wszystko to, co osiągnąłem, co zdobyłem i zbudowałem, należy teraz do ciebie. Możesz z tym zrobić, co tylko chcesz, ale głęboko wierzę w to, że wywindujesz mój interes na same szczyty i odniesiesz sukces, jak kiedyś ja. Wiem, że pieniądze, które otrzymasz, firma i mieszkanie nie zrekompensują ci braku ojca, ale pomogą na starcie w twoje dorosłe życie. Wyrosłaś na piękną, młodą kobietę, a w dodatku mądrą i ciepłą. Wiem, że wybierasz mądrze. Mój prawnik się z tobą skontaktuje i wierzę, że skorzystasz z tego, co podarował ci los. Kocham cię, Kiro. Tomasz Abramowicz. W dłoniach zgniotłam list, a z oczu popłynęły mi łzy. Zabolało mnie ciało, zabolały też serce i dusza. Zabrakło mi powietrza w płucach, a natłok myśli rozsadzał mi głowę. Niech cię szlak! krzyknęłam, po czym spakowałam wszystkie dokumenty do torebki i gwałtownie wstałam z trawy. Założyłam szpilki, a na ramiona marynarkę. Otarłam dłoń zapłakane oczy i ruszyłam w stronę przystanku autobusowego. Miałam dosyć wrażeń jak na jeden dzień. Miałam wszystkiego dosyć. Gdy siedziałam w autobusie, zadzwonił do mnie Paweł. Spojrzałam na wyświetlacz i w pierwszej chwili miałam ochotę odrzucić połączenie, ale mimowolnie przejechałam kciukiem po zielonej słuchawce. Kira do cholery, krzyknął zdenerwowany. Paweł i nerwy, to coś nowego. Dochodzi osiemnasta, gdzie ty jesteś? Martwimy się z ulką o ciebie, za ile będziesz w domu. Trajkotał, co zupełnie do niego nie pasowało. Był zdenerwowany i dziwnie spięty. Znałam go jak własną kieszeń i czułam, że coś jest na rzeczy. Już wracam, odpowiedziałam krótko, a następnie się rozłączyłam. Wewnętrznie czułam, że ten dzień nie skończy się dla mnie przyjemnie. Coś mi mówiło, że przyjaciele wyleją na mnie kubeł zimnej wody. Kiedy wysiadłam na odpowiednim przystanku i spojrzałam na kamienicę, w której mieszkałam, po ciele przeszedł mi dreszcz. Bardzo nieprzyjemny dreszcz. Pierwsze co zrobiłam, to poszłam do małego sklepiku i kupiłam butelkę czerwonego wina. Miałam ochotę ten wieczór spędzić właśnie w towarzystwie pięknie wyglądającej butelki, czując cierpki smak czerwonego wina. Pod drzwiami do mieszkania na chwilę się zatrzymałam. W głowie zaczęłam układać rozmowę z przyjaciółmi. Chciałam się z nimi podzielić informacją, że jestem bogata i odziedziczyłam ogromną firmę po ojcu. Chciałam znać ich zdanie i poczuć ich wsparcie, wierzyłam, że pomogą mi podjąć odpowiednią decyzję. Weszłam do domu. W przedpokoju zdjęłam wysokie buty, po czym zwinem w ręce podążyłam do pokoju, który służył nam za salon. Pośrodku pomieszczenia stała duża skórzana kanapa i dwa fotele z małym drewnianym stolikiem kawowym. Na ścianie wisiał duży pięćdziesięciocalowy telewizor, który Paweł przywiózł od rodziców. I komoda, na której stały nasze zdjęcia z różnych imprez. Jestem? Krzyknęłam, po czym usiadłam na kanapę. Byłam zmęczona i bolały mnie stopy. Potrzebowałam chwili wytchnienia i rozmowy z przyjaciółmi przy lampce wina. Do salonu jako pierwszy wszedł Paweł. Wyglądał o niebo lepiej, lecz na jego ustach malował się smutek. Ja za to, na jego widok, szeroko się uśmiechnęłam i podniosłam butelkę do góry. Jak już stoisz, to skocz do kuchni po korkociąg i weź ze sobą trzy kieliszki. Dziś mamy powód do świętowania, oznajmiłam z entuzjazmem. Paweł się zająkał, ale poszedł do kuchni, a po chwili wrócił z kieliszkami i korkociągiem. Otworzył wino. Jak zawsze to robił, po czym rozlał odrobinę do każdego z kieliszków. Gdzie ulka? Zapytałam. Rozsiadłam się na kanapie i złapałam w dłoń kieliszek. Wypiłam całą jego zawartość jednym haustem, a następnie podsunęłam mu i pokazałam gestem, by dolał. Patrzył na mnie jakoś tak dziwnie, inaczej niż zazwyczaj. Usiadł na brzegu kanapy, daleko ode mnie był spięty. Co tak na mnie patrzysz? Gdzie jest Ulka? Powtórzyłam. W pokoju zaraz przyjdzie. Wyjąkał, po czym sam chwycił za kieliszek i zmoczył swe spieszchnięte wargi. Co ty taki sztywny? Nie wytrzeźwiałeś jeszcze? Zagadałam, czekając na przyjaciółkę. Kira, ja. Daj spokój, Paweł przerwałam mu momentalnie z uśmiechem na ustach. Machnęłam ręką i zażartowałam. Pieprzyć rozdanie dyplomów, bo przecież to mało ważne wydarzenie, co? Ważne, że studia zaliczona, a dyplom można odebrać innego dnia. Ulka krzyknęłam, coraz bardziej zniecierpliwiona. Wstałam z kanapy. I ruszyłam w stronę jej pokoju, kiedy nagle w drzwiach pojawiła się ona. Była blada jak ściana i wystraszona. Z tym drugim to normalka, bo ona zawsze wszystkiego się bała. – Jesteś w końcu. – klepnęłam ją w ramię i pociągnęłam w stronę salonu. – Kira, ja cię bardzo przepraszam. – zająkała się, na co zaczęłam się śmiać. – Ulka, przestań mnie przepraszać. Woleliście się, się uchlać i tyle. – to wasza sprawa, że nie macie pamiątki z rozdania dyplomów, nie moja. Ja będę miała pamiątkowe zdjęcia. Zaśmiałam się, popychając przyjaciółkę na kanapę. Ulka zachwiała się i poleciała prosto na pawła, który złapał ją za biodra. Byli skrępowani i dziwnie zmieszani, a ja zupełnie ich nie rozumiałam. Ula poprawiła włosy, wygładziła spódniczkę i usiadła obok Pawła. Musimy pogadać, Kira. Zaczął Paweł poważnym tonem. Zmarszczyłam brwi, nalałam sobie wina do kieliszka i wypiłam całą jego zawartość. Może przystopujesz? poprosił. Masz słabą głowę dodał po chwili, na co parsknęłam głośnym śmiechem. Wstałam z fotela, złapałam za butelkę i przyłożyłam jej szyjkę do ust, pijąc z gwinta. Chyba mam prawo, prawda? zapytałam lecz. Nawet nie czekałam na odpowiedź. Dziś jest mój szczęśliwy albo nieszczęśliwy dzień, powiedziałam zagadkowo, i kiedy Paweł otworzył usta, by coś powiedzieć, szybko go ubiegłam. Tomasz Abramowicz, wróć. Mój świętej pamięci, Tatuś, zostawił mi w spadku cały swój majątek i odjechany apartament na Bilanowie. Co, łysowam? Zaśmiałam się głośno. Paweł wstał z kanapy i do mnie podszedł, objął mnie w pasie. A w drugą rękę złapał wino, które trzymałam. Tobie już chyba starczy na dziś. Chodź, położysz się i odpoczniesz, a potem pogadamy. Powiedział, próbując mnie zaprowadzić do pokoju. Zmarszczyłam brwi i wyrwałam się z jego uścisku. Oczywiście także zabrałam mu butelkę z alkoholem. Dźgnęłam go palcem w pierś i warknęłam nieco zła. Nie jestem pijana i nie traktuj mnie jak dziecka. Mówię wam, jako moim przyjaciółom, że odziedziczyłam kupę szmalu po ojcu, a wy mnie macie za wariatkę? Kira, o czym ty mówisz? Zapytała Ulka. Wyszłam na moment z salonu i z przedpokoju zabrałam swoją torebkę, a następnie wróciłam do przyjaciółki i wyjęłam z niej białą teczkę, którą rzuciłam na stół. Paweł zajrzał do niej jako pierwszy, a na jego usta wydarł się szeroki uśmiech. Kira, ty mówisz poważnie. – Oczywiście – warknęłam, po czym upiłam łyk wina. Spojrzałam na nieobecną Ulkę i zapytałam. – Nie cieszysz się? Mam nie przyjmować spadku po ojcu? Nie wiem, co mam robić. Ulka podeszła i przytuliła się do mnie. – Mieliśmy plany, wspólny wyjazd do Paryża, wymarzoną galerię sztuki i… – To wszystko możemy przecież mieć – zawołałam uradowana. – Wszystko można pogodzić, prawda? – Oczywiście, Kira – odezwał się Paweł z uśmiechem na ustach. – Mam przyjąć spadek? – To twoja szansa, Rudzia. Nie lubiłam, kiedy Paweł mówił do mnie Rudzia. Jakoś tak dziwnie to brzmiało. Podeszłam do mojego chłopaka, po czym wspięłam się na palcach i chciałam go pocałować, lecz ten się lekko zmieszał i dziwnie spojrzał na Ulkę. Ona za to spuściła głowę i głośno odchrząknęła. Na początku zbagatelizowałam ich dziwne zachowanie – Lecz kiedy wspomniałam o naszym wyjeździe do Paryża, odezwał się Paweł. Kira, musimy porozmawiać. Przecież cały czas rozmawiamy. Musimy ci się do czegoś przyznać. Do rozmowy wtrąciła się Ulka. Była smutna, a w jej oczach dostrzegłam jak był z. Paweł stał ze spuszczoną głową i podrygiwał nerwowo nogą. To mówcie do cholery, irytowało mnie już ich zachowanie. Wczoraj kiedy z Pawłem poszliśmy na miasto, trochę za dużo wypiliśmy. No i, wiem, przecież z tego powodu nie dojechaliście do szkoły. Nie w tym rzecz. Paweł podniósł głos. Wróciliśmy do domu i chciałem pomóc uli, bo była kompletnie pijana. Chciałem ją zaprowadzić do pokoju, ale zaciął się. Ale co? Spaliśmy ze sobą kira. Wykrzyczała za Pawła roztrzęsiona ulka. Spa. Że co? Nie planowaliśmy tego, ale tak wyszło, Kira. Ja naprawdę tego nie. Machnęłam mu ręką przed twarzą, by w końcu zamilkł. Po czym zapytałam: Dlatego rano się zamknąłeś w pokoju? Kira, dlatego? Paweł skinął głową, a ulka zaczęła płakać. Ktoś mi właśnie strzelił szmatą w ryj, a tym kimś byli moi przyjaciele. Ludzie, którym ufałam, których kochałam całym sercem. Ludzie, którzy wiele dla mnie znaczyli. Kira, przepraszam cię, wyszeptał Paweł. Mój były już chłopak. Podszedł do mnie i chciał mnie dotknąć, objąć, nie wiem, co chciał zrobić, ale już mnie to nie obchodziło. Otworzył swe, zdradzieckie usta, lecz nie pozwoliłam mu nic powiedzieć. Uniosłam rękę i patrząc mu prosto w twarz, wyszeptałam: Nic już więcej nie mów. Nie chciałam płakać, choć łzy same cisnęły mi się do oczu. Wyminęłam Pawła, zabierając ze stołu dokumenty wraz z torebką. Chwyciłam jeszcze butelkę niedopitego wina i ruszyłam w stronę swojego pokoju. Paweł z Ulką ruszyli za mną, lecz nie miałam ich ochoty oglądać. Zamknęłam drzwi i usiadłam na brzegu łóżka. — Kira, daj nam szansę, proszę. — Kira, wiesz, że cię kocham. Pochyliłam głowę, a po policzku spłynęła mi łza. Szybko ją otarłam i upiłam spory łyk wina. Do drzwi zaczął pukać Paweł i błagać mnie, bym z nim porozmawiała, lecz ja już nie miałam na to ochoty. Ulka lamentowała, a po chwili zaczęła krzyczeć na Pawła, że to jego wina. Nie chciałam ich słuchać, nie miałam na to najmniejszej ochoty. Nasza wieloletnia przyjaźń dobiegła końca. Kira. Po głośnym wrzasku Pawła wstałam z łóżka i podeszłam do sprzętu grającego. Włączyłam radio na full i wróciłam do łóżka. Usiadłam przy ścianie obok dużego okna i spojrzałam na ulicę, na obdrapane budynki, zniszczone kamienice, biedę i ubóstwo, jakie tam panowało. Upiłam duży łyk alkoholu i zamknęłam oczy. Nie wiem, ile tkwiłam w zawieszeniu, ale kiedy ustały za drzwiami wrzaski byłych przyjaciół, wyłączyłam radio. Odstawiłam pustą butelkę na biurko, a z białej teczki wyjęłam wizytówkę kancelarii adwokackiej. Wykręciłam numer do prawnika, którego imię widniało w dokumentach i czekałam na sygnał. Nie miałam już nic do stracenia. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Albo się uda, albo nie. Kancelaria adwokacka, Przemysław Zamorski przy telefonie. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Wyjąkałam. Kira Sadowska. Czekałem na pani telefon, powiedział młody, subtelny głos po drugiej stronie.